Cześć kochani, z tej strony tajemniczy gość z kanału Niebanalne Marzenia. Zapraszam Was na trzeci i ostatni film ze spełnionego marzenia dotyczącego przeczytania 60 książek w ciągu roku. Czarna krew. Ktoś podpala klub nocny, w którym zostaną odnalezione zwłoki właściciela. Rodzina wynajmuje detektywa w celu wyjaśnienia tajemniczego podpalenia i morderstwa. Prywatny detektyw to były policjant, który zostaje zwolniony z pracy, ponieważ jest podejrzany o zabicie świadka koronnego, ale z powodu braku dowodów nie mogą go zatrzymać. Zabił tego człowieka, ponieważ zgwałcił on nieletnią. Córka byłego policjanta również została zgwałcona, a podczas powrotu z matką ze szpitala zostały potrącone przez furgonetkę i obie zmarły. Później dochodzi do zabicia brata pierwszej ofiary, który jest właścicielem innego klubu. Podejrzenia padają na żonę, która ma romans wirtualny z chirurgiem plastycznym oraz konkurencję, która chce się pozbyć przeciwnika. Jak się później okazuje, morderca dokonuje zemsty za wydarzenia, które miały miejsce w 1944 roku. Kim był morderca? Kto rozwiąże tą zagadkę? Co grozi detektywowi? Kim jest barmanka? Zatracona. Alex pracuje w tajemniczej agencji, która w podstępny sposób szantażuje i wyłudza dane od swoich ofiar. Została do niej zwerbowana w wieku 16 lat, po tym jak wspólnie z kolegą zabiła swojego ojczyma. Tym razem jej celem jest naukowiec. Dziewczyna nie jest świadoma, dlaczego agencji tak bardzo zależy na Dominiku. Z biegiem czasu zakochuje się w nim, poznaje tajemnicze narzędzie, które miała zdobyć oraz zdradza agencję. Mężczyzna pomaga jej zerwać z przeszłością, dlatego umieszcza ją w ośrodku psychiatrycznym. Po zakończeniu leczenia dziewczyna pozoruje swoją śmierć i wyjeżdża do Anglii. Tam rozpoczyna nowe życie. Czy Dominik odnajdzie dziewczynę? Czy będą razem? Zła mamusia. Sara porywa dziewczynkę, która wraz z mamą wybrała się na zakupy. Jej zdaniem Kim jest złą matką, ponieważ nie potrafi upilnować swojego dziecka. Po drugie zaraz będzie miała kolejne, ponieważ jest w ciąży. Stara się zrobić wszystko, żeby dziewczynka traktowała ją jak swoją mamę. Rzeczywistość jest zupełnie inna niż wyobrażenia Sary o ślicznej i grzecznej dziewczynce. Problemy wychowawcze sprawiają, że jest ona czasami głodzona i bita. Kim została uznana przez opinię publiczną za wyrodną matkę, ponieważ nie upilnowała dziecka oraz w przeszłości miała styczność z narkotykami. Wspólnie z partnerem kochają swoje dzieci i zrobią wszystko, żeby odnaleźć dziewczynkę. Brak postępów w poszukiwaniach powoduje, że kobieta się załamuje. Obie panie łączą pewne fakty z przeszłości. Sara była wykorzystywana seksualnie przez ojczyma, natomiast Kim przez brata. Obie były źle traktowane przez swoje matki. Jaką tajemnicę skrywa piwnica Sary? Czy Sara poniesie konsekwencje swoich czynów? Czy dziewczynka wróci do swojej rodziny? Krzywda. W roku 1946 dwóch braci z kolegą zabijają milicjantów i komendanta, ponieważ chcą odzyskać swoją własność. Skradzione dokumenty odnajduje ich kolega, ale mówi im, że ich nigdzie nie znalazł. Dokumenty chowa w bezpiecznym miejscu, ponieważ zdaje sobie sprawę, że po ich odzyskaniu mogą go zabić. W 1976 syn jednego z braci pod pretekstem udziału w rajdzie rowerowym przyjeżdża odzyskać dokumenty. Dziwnym trafem nawiązuje kontakt z córką ich kolegi. Ta pomimo ostrzeżeń ojca zakochuje się w kolarzu i zachodzi w ciąży. Ojciec dziewczyny podczas rozmowy z chłopakiem dostaje zawału. On opuszcza Polskę bez dokumentów i zrywa kontakt z Reginą. Po latach syn Reginy podczas remontu domu odnajduje dokumenty i przekazuje mamie. Regina łączy ze sobą wszystkie puzzle i odkrywa prawdę. Dominik zostaje wezwany na miejsce zbrodni emerytowanej nauczycielki pochodzenia niemieckiego Reginy. Na podłodze krwią zostało napisane nazwisko mordercy oraz pozostawione zdjęcie. Aspirant na podstawie znalezionych dowodów postanawia poznać tajemnicę śmierci kobiety. Syn zamordowanej popełnia samobójstwo. Jaką tajemnicę skrywały ukryte dokumenty? Dlaczego ojciec Reginy dostał zawału? Kto zabił Reginę? Wstyd. 9 lat wcześniej w wypadku motocyklowym ginie mąż kobiety, a sprawca pozostaje na wolności. Kobieta po tym tragicznym wydarzeniu postanawia odejść z policji. Podejmuje pracę w prywatnej szkole jako nauczycielka, ponieważ musi utrzymać siebie i bliźniaków. We własnym domu zostaje zabity nauczyciel, który uczył w tej samej szkole co Karla. W dniu zabójstwa ginie jeden z bliźniaków, Janek. Głównym podejrzanym w obu przypadkach jest Paweł, brat Janka, ponieważ widziano, jak kłócił się z nauczycielem oraz podejrzewano, że odbił Jankowi dziewczynę. Karla, widząc opieszałość policji, postanawia sama rozwiązać sprawę śmierci swojego syna. Prawda, którą odkryje, będzie bolesna i związana ze śmiercią jej męża. Zarówno Janek, jak i nauczyciel giną z rąk jednej osoby. Janek, ponieważ odkrył prawdę na temat śmierci ojca, a nauczyciel, ponieważ był niewierny i odpowiadał za rozpad rodziny. Kto zabił męża Karli? Jaką prawdę odkrył Janek? Kto zabił nauczyciela i Janka? Czy rodzice męża Karli znali prawdę?
Zapraszam Was do obejrzenia 50. odcinka na moim kanale, w którym są omówione książki od numeru 42 do 49. Tamto marzenie dotyczyło przeczytania jak największej ilości książek w ciągu 7 dni. Dwór na martwym polu. Irena, właścicielka kliniki dla lalek, odwiedza ciotkę w uroczyskach. W przeszłości jako dziecko została opętana przez postać z obrazu, który znalazła na strychu u ciotki. W celu wypędzenia złego ducha z ciała Ireny, ksiądz dokonał aktu egzorcyzmu. Po latach historia się powtarza, jednak tym razem żadne egzorcyzmy nie pomagają. Jedynym sposobem na pozbycie się ducha jest odnalezienie ciała zamordowanej krewnej z obrazu. Udaje się odnaleźć szczątki zmarłej i dokonać tradycyjnego pochówku. Duch pozostaje ciągle w ciele Ireny, ponieważ kobieta z obrazu nie była osobą, którą pochowali. Okazuje się, że w ogóle nie jest ona spokrewniona z ciotką i jej rodziną. Kim jest kobieta z obrazu? Czy uda się odnaleźć szczątki kobiety? Czy Irena wróci do normalnego życia? Nagle trup. W toalecie wydawnictwa zostaje odnaleziony martwy redaktor. Sprawa z pozoru prosta, ponieważ zwłoki znaleziono w poniedziałek, a to powinno zawęzić grono podejrzanych. Drzwi do kamienicy otwierane są kodem, który nie działa w weekendy. Podejrzenia policjantów są skutecznie mącone przez dużą ilość zeznających osób oraz podsuwanych przez nich tropów motywów. W pewnym momencie w śledztwie pomaga była pani komendant, która pisze swoją pierwszą książkę. Przełomem w sprawie jest przyjazd męża sekretarki, który przywozi jej leki. Wydawnictwo działa dzięki otrzymanemu spadkowi po zmarłej pisarce. Jak się później okazuje, nie powinien być im przyznany, ponieważ nie została spełniona wola zmarłej. Kto zabił redaktora? Dlaczego został on zabity? Jaką tajemnicę skrywa właściciel wydawnictwa? Sprawa Agaty Christie. Nan podczas wakacji u wujostwa poznaje chłopaka, w którym się zakochuje. Niestety na czas wojny zostają rozdzieleni. Po wojnie odnajdują się, ale chłopak jest ciężko chory. Nan zachodzi z nim w ciążę. Dziewczyna zostaje odwieziona przez jego ojca do zakonu, gdzie rodzi śliczną dziewczynkę. W zakonie zabierają jej dziecko i przekazują do adopcji. Nan ucieka z zakonu i osiedla się w Anglii. Tam odnajduje swoją córeczkę i planuje jej odzyskanie. W tym momencie poznajemy Agatę i jej męża Archiego. Nan nawiązuje romans z Archim, który chce zostawić dla niej żonę. Agata dowiaduje się o tym od męża i pewnego dnia postanawia zniknąć. Podczas podróży samochodem ma wypadek, w którym o mało nie wpada w przepaść. Osobą, która przyczyniła się do tego zdarzenia, jest chłopak Nan. Po przeprowadzonej rozmowie będą chcieli sobie wzajemnie pomóc. W hotelu zostaje zamordowana para. Kim jest tajemnicza para? Dlaczego została zamordowana? Czy Agata się odnajdzie? Czy Nan wróci do chłopaka? Czy odzyska córeczkę? Przyjdę, gdy zaśniesz. Na pierwszy rzut oka normalna rodzina. Jak się okazuje, ich relacje są mocno skomplikowane poprzez kłamstwa i intrygi, które w trakcie czytania wychodzą na jaw. Macocha Iggy ginie w wypadku samochodowym, ponieważ w samochodzie zostały przecięte przewody hamulcowe. Dziewczyna musi zaopiekować się przyrodnim bratem, ponieważ ojciec od zawsze był zajęty prowadzeniem własnej firmy. Podczas wizyty w szkole brata poznaje nauczyciela Szczepana, który ma dobry wpływ na Sławka. Szczepan stara się być dla dziewczyny oparciem w trudnym dla niej czasie. To sprawia, że zbliżają się do siebie, ale związek ten nie przetrwa, ponieważ mężczyzna po bliższym poznaniu traci w oczach dziewczyny. Ojciec jej ląduje w szpitalu, ponieważ spadł ze schodów. Iga pomaga swojej koleżance, która została zgwałcona. Podczas zgłoszenia gwałtu zwraca na siebie uwagę policjanta Filipa, który wyciągnie do niej pomocną dłoń. Dlaczego zginęła jej macocha? Czy wypadek jej ojca był przypadkowy? Kim jest Szczepan? Czy Filipowi uda się złapać gwałciciela? Czy Sławek był bratem Igi? Wyspa. Główną bohaterką jest Heather, która poślubiła wdowca z dwójką dzieci. Podczas pobytu w Australii chcą zwiedzić wyspę, na której będą mogli zobaczyć dziko żyjące zwierzęta. Wyspa należy do rodziny O'Neillów, a matka całego klanu nie lubi, gdy ktoś zakłóca ich spokój. Jednak za odpowiednią kwotę można przekonać każdego. Rodzina ma tylko 40 minut na zwiedzanie wyspy. W drodze powrotnej na prom potrącili kobietę jadącą na rowerze, która jest żoną jednego z braci. Ukrywają ciało i rower, a sami wracają na prom, który w drodze powrotnej zawraca na wyspę, ponieważ bracia odnajdują zwłoki dziewczyny. Od tej pory stają się więźniami wyspy. Zawierają ugodę, gdzie zobowiązują się wpłacić O'Neillom 500 000. Wszystko komplikuje się, kiedy Tom zostaje ugodzony nożem przez męża zmarłej kobiety. Wszyscy myślą, że Tom umiera, ale jak się później okazuje, zostanie użyty jako przynęta do wybawienia kobiety z ukrycia. Heather wraz z dziećmi ucieka z szopy, gdzie byli przetrzymywani. Kobieta zrobi wszystko, żeby dzieci wyszły cało z tej potyczki. Dziwne, że O'Neillowie mieszkają całe życie na wyspie i nie znają jej sekretów i potrafią się w tak łatwy sposób zaskakiwać Heather. Czy opuszczą wyspę? Co stało się z parą Holendrów? Czy dzieci przekonają się do Heather? Nienarodzona.
Laura wychowuje kilkuletnią córkę, która jest chora na autyzm. Zostawił ją mąż, ponieważ to nie on jest ojcem nienarodzonego dziecka. Pewnego dnia Laura znika. Wszystkie dowody wskazują, że popełniła samobójstwo. Jedyną osobą, która w to nie wierzy, jest Nina, siostra Laury. Zaczyna poszukiwania, które przyczyniają się do odkrycia tajemnicy Laury, a sama przekona się, jak słabo znała swoją siostrę. Dowiaduje się, że w przeszłości Laura została zgwałcona przez swojego chłopaka, któremu wybaczyła. W wyniku gwałtu urodziła dziewczynkę. Wspólnie z chłopakiem ustalili, że on zaniesie dziecko do okna życia. Chłopak w tajemnicy przed Laurą postanowił pomóc siostrze i oddać jej dziewczynkę, ponieważ ta już 4 razy poroniła. Po 14 latach okazuje się, że dziewczynka jest chora na białaczkę. Ninie udaje się wpaść na trop porywaczy siostry. Kto porwał Laurę? Kim jest ojciec jej nienarodzonego dziecka? Czy Nina uratuje siostrę? Spirytystka. Porywacz transmituje w internecie zbrodnie na uprowadzonej kobiecie i trójce dzieci. Ilona podżyna dziewczynce gardło, ponieważ tylko w ten sposób mogła ochronić swoich siostrzeńców. Dzieci zostają uwięzione w trumnach pod ziemią. Policja prosi o pomoc honoriusza, który odnajduje tajemniczy budynek z nagrania. W pomieszczeniu policja odnajduje postrzeloną ciotkę i mężczyznę, którego zastrzeli, ponieważ bierze go za porywacza. Allegra, szefowa honoriusza, odnajduje zapadkę, która pozwoli uwolnić dzieci. Niestety chłopiec umiera. Na wysypisku śmieci zostają odnalezione kolejne zwłoki. Policja podejrzewa, że porywacz jest nadal na wolności, ponieważ we wszystkich trumnach odnajdują laleczki bez głów. Jednak głównymi podejrzanymi stają się honoriusz i Allegra, która znika. W tym samym czasie zostaje porwana siostrzenica komisarza. Zdesperowany mężczyzna prosi o pomoc honoriusza, który udaremnia próbę zabicia siostrzenicy. Czy wszystkie te sprawy coś łączy? Kto porwał siostrzenicę komisarza? Czy odnajdzie się Allegra? Julia to ofiara swojego partnera Krzysztofa, który się nad nią znęcał psychicznie i fizycznie. Kobieta mówi mu, że zostanie ojcem, natomiast mężczyzna uważa, że była niewierna i podczas napadu szału uderza ją w brzuch, co sprawia, że traci dziecko. Ta sytuacja przelewa czar goryczy. Julia ucieka od swojego oprawcy. Układa sobie życie na nowo. Poznaje przyszłego męża Wiktora, robi karierę zawodową. Przypadek sprawia, że Krzysztof odnajduje Julię. Dzięki Martynie dowiaduje się, gdzie obecnie mieszka i jak się nazywa. Nawiązuje z pielęgniarką bliższy kontakt, a później w różny sposób manipuluje, aby pokazać się z jak najlepszej strony Julii. Ta nie daje się nabrać na cudowną przemianę Krzysztofa i odkrywa całą prawdę. Chce uratować Martynę przed Krzysztofem. Czy ją uratuje? Co stanie się z Krzysztofem? Kim jest Natalka? Gdzie moje love story? Nina zostaje zdradzona przez chłopaka. Zaczyna nowy etap życia i podejmuje pracę przy produkcji filmu, w którym główną rolę gra Miron. Dziewczyna jest sceptycznie do niego nastawiona, ponieważ ten jest bardzo arogancki. Jednak z czasem zbliżają się do siebie i zostają parą. Miron wyznaje jej, że ma 16-letnią córkę, o której nikt poza nim i rodziną nie wie. Na jednym z wyjazdów robią sobie wspólne zdjęcie, które w niewyjaśnionych okolicznościach przedostaje się do prasy. Miron podejrzewa ją o najgorsze, ponieważ była jedyną osobą, która posiadała zdjęcie. Nina po awanturze z Mironem postanawia z nim zerwać kontakt, pomimo tego, że go kocha. Kto wysłał zdjęcie do prasy? Kim jest Agnieszka? Czy Miron wybaczy Ninie? Ocalić syna. Nastoletni Noah jest wzorowym uczniem i ulubieńcem miasta. Prowadzi z dziećmi zajęcia pływania, podczas których molestuje dziewczynki poprzez dotyk. Zwierza się z tego matce, która zawiadamia pokrzywdzonych rodziców dzieci. Ci zgłaszają sprawę na policję, która zatrzymuje chłopaka na 24 godziny. Po opłaceniu kaucji wychodzi z aresztu, ale jest prześladowany i szykanowany przez wszystkich mieszkańców miasta. Matka stara się pomóc synowi jak tylko może, natomiast ojciec się od niego odwraca, ponieważ boi się, że skrzywdzi on swoją młodszą siostrę. Po odsiedzeniu 18 miesięcy w zakładzie dla nieletnich, Noah zamieszka z matką w wynajmowanym mieszkaniu, ponieważ jej mąż nie zgadza się, żeby zamieszkali razem. Rodzina się od siebie oddala. Siostra Noy bardzo go kocha i nie rozumie, dlaczego nie może być jak dawniej. Chłopak wraca do szkoły, ale nie potrafi się z nikim zaprzyjaźnić. W nowej szkole pewna grupa chłopaków dowiaduje się, co zrobił i wymierza mu karę. Po tych wydarzeniach Noah próbuje się zabić, dlatego zostaje umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Czy Noah będzie zdrowy? Jak bardzo poświęci się jego matka? Jaką tajemnicę skrywał jego ojciec? Czy prawda mogła zmienić ich losy? Kacper. Ksenia wraz z Łukaszem 2 lata wcześniej tracą córkę, która według policji popełniła samobójstwo, ale ciało nie zostało odnalezione. Mężczyzna podczas kolacji w restauracji oświadcza żonie, że chce od niej odejść, ponieważ ma romans z młodszą kobietą. Ta jest załamana, ale zawsze może liczyć na siostrę oraz koleżankę Barbarę.
Ksenia wyjeżdża na urlop do Francji, gdzie poznaje Kacpra, w którym się zakochuje z wzajemnością. Kacper jest żołnierzem przebywającym na misji. Ma syna, o którym nie ma pojęcia. Matka chłopca wyznaje Kacprowi całą prawdę. Mężczyzna na początku jej nie wierzy, ale później akceptuje syna. Córka Kseni wraca z Anglii do domu. Dlaczego córka Kseni uciekła do Anglii? Czy wydarzenia z przeszłości miały związek z jej tajemniczym zaginięciem? Dlaczego matka chłopca wyznaje prawdę Kacprowi? No dobra, marzenie po raz drugi zostało spełnione. Ja piąteczkę wrzucam. Z czytania na pewno nie zrezygnuję, będę dalej czytał. Na spełnienie tego marzenia poświęciłem 125 dni. Ogólnie przeczytałem 20 034 strony, co daje 160 stron dziennie, a średnio książka miała 334 strony. Czas, który poświęciłem na zrealizowanie tego marzenia, to 422 godziny i 27 minut. To daje mi 3 godziny i 18 minut dziennie czytania. Koszt mojego marzenia to 147 zł i 47 groszy. Kupiłem tak naprawdę 10 książek, to też używanych, natomiast większość wypożyczałem. Myślę, że w ciągu roku jestem w stanie przeczytać 100 książek. Dzięki za obejrzenie filmu. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że od początku listopada 2022 roku do końca października 2023 udało mi się przeczytać 100 książek. I nie ukrywam, że jestem mega dumny z tego, ponieważ zawsze marzyłem o tym, żeby te 100 książek przeczytać. Natomiast już tego na filmie nie pokazywałem, ponieważ nie chciałem na siebie narzucać zbyt dużej presji. Te wszystkie książki, które przede mną widzicie, to wszystko są książki, które są do przeczytania jeszcze. Jak widzicie, przygoda z czytaniem u mnie się nie zakończyła i się nie zakończy. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hej!